pisze do nas pani Ola. Pisze o problemie, z którym ja osobiście mogę się utożsamić, ale myślę, że też bardzo wiele osób poza mną. Pisze o tym, że nie jest w stanie polubić siebie, chociaż wie, że musi, bo coraz bardziej utrudnia jej to normalne życie. Jak wspomina, w dzieciństwie, kiedy miała problem właśnie z lubieniem siebie, z pewnością siebie, z akceptacją, to rodzice zawsze mówili jej, że ma się wziąć w garść, nie poddawać, ma być dzielna, ma walczyć. No i teraz jakby próbuje tą strategię realizować, ale jej to nie wychodzi. Doszła do muru? Wydaje się, że tak. No i właśnie, mnie osobiście też to bardzo irytuje, kiedy ktoś mi mówi, no musisz po prostu polubić siebie, musisz siebie zaakceptować, ale to jest trudne, to jest bardzo trudne i tak naprawdę nikt nie mówi, jak to zrobić. Dobra, to ja zapytam cię inaczej, a czego byś chciał zamiast wejść się w garść? Zrozumienia mojego problemu. Ale jak? No na przykład, żeby ktoś zapytał mnie, w czym tak naprawdę, z czym sobie nie radzę i dlaczego. No to jest odpowiedź na to, czego pani Ola nie dostała w dzieciństwie, bo rodzice powinni zapytać, co się takiego stało, Oleńko, że płaczesz? Albo co się takiego stało, że jesteś zła na nas? To jest to pokazanie, że te ważne osoby zaprzeczały temu, że są jakieś obszary ważne dla dziecka, którym się trzeba po prostu zająć. I to jest bardzo, trzeba mówić o tym błędzie wychowania rodzicielskiego, dlatego że ten mur, o którym mówimy w przypadku pani Oli, on czasami może się rozegrać, nie wiem, w dzieciństwie, że dziecko się zamyka i już jest mur, albo w życiu, nie wiem, dorastania, kiedy ktoś się zaczyna buntować, a może być tak, że dziecko się podporządkuje temu, czyli zaczyna robić wszystko, żeby rodzice byli z niego zadowoleni, czyli spełnia instrukcje, które rodzice mu dają i wchodzi w dorosłe życie, spełniając instrukcje wszystkich innych ważnych osób w swoim życiu, ale cały czas jest nieszczęśliwa. I w którymś momencie jest ten mur, w którym pokazuje się to, że ja nie jestem szczęśliwa, mimo że spełniam oczekiwania wszystkich ludzi wokoło. No właśnie, i czy z tego wynika fakt, że można być chwalonym, docenianym, podziwianym, a jednak nieszczęśliwym i mieć poczucie swojej niskiej wartości. Tak jest i to jest bardzo ważne. To niskie poczucie wartości jest obszarem ogromnego cierpienia i niemożności rozwoju skrzydeł, realizacji siebie i cieszenia się z życia. To jest trochę jak kula u nogi, co przeszkadza i trochę nie doceniamy tego, że to jest coś, co może mieć tak ogromny wpływ na nasze życie. Tak. Zresztą pani Ola nawet na wstępie pisze, że zastanawia się, czy to jest jej problem, czy tak po prostu może jest. Czy to jest powszechne. A jakie to ma znaczenie? No, być może takie, że nie wie, czy to jest coś do rozwiązywania, czy też ma to po prostu zaakceptować. Czyli inaczej, czy to jest mój problem, czy wszyscy tak mają? Dokładnie. Czyli porównywanie się. Nawet gdyby wszyscy tak mieli, a dla niej jest to problem, to powinna zająć się sobą, a nie wszystkimi. To jest bardzo ważny taki mechanizm też porównywania, dlatego że porównywanie zawsze jest jak gdyby w którąś stronę. Albo ja mam więcej, albo mam mniej. A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, co mnie jest potrzebne do tego, żeby być szczęśliwym. Ani mniej, ani więcej, bo ktoś może mieć mniej i być szczęśliwym, a ktoś więcej i być szczęśliwym. A co mnie jest potrzebne? Dlatego też warto spojrzeć na to jak gdyby w tym kontekście. Oczywiście, że wiąże się to z takim zajrzeniem głębiej, poznaniem prawdy o sobie i trochę odkłamaniem swojego życia. I to jest bardzo trudny proces, bardzo żmudny. Te kłamstwa, o których mówisz, one pochodzą właśnie od rodziców, od osób znaczących? Mogą. No tak, oczywiście, dlatego że jeśli gdzieś ktoś zaprzeczył na którymś etapie jakimś uczuciom, jakimś myślom, nie wierzył nam, co mówimy, to wtedy to kłamstwo pozostaje. I teraz, tu jest kłopot, przyznać się przed sobą, że być może w jakiś sposób moi rodzice mnie okłamali. I to jest taki moralny też jakiś dylemat, że teraz jak ja przyznam się przed sobą, czy przed terapeutą, czy będziemy o tym mówili, to ja będę swoich rodziców krzywdzić. Ja zawsze mówię tak, my tak naprawdę nie rozmawiamy o iksińskich rodzicach,
tylko rozmawiamy o pewnych obrazach rodziców, ojca, matki w naszej głowie, którzy w jakiś sposób nie spełnili naszych oczekiwań i nie wyposażyli nas. I to nie chodzi o sądy, które będziemy dokonywali nad naszymi rodzicami, tylko o uwolnienie się od tych obciążających nas obrazów, które nie pozwalają nam na nasz rozwój. Czyli mówisz, nieważne czyja to jest wina, ważne, żeby ten problem rozwiązać. Nazwać, dotknąć go, poczuć, co się za tym kryje, jakie uczucia pójdą za tym, jak gdyby chowane i do tej pory nieujawniane i nienazywane. To jest ta prawda o nas, która pomoże nam no żyć, tak naprawdę żyć. I to jest droga do tego, żeby polubić siebie? Tak. Bo to, znaczy, to też jest, to polubienie siebie to jest, znowuż, czy ty lubisz siebie takiego, jak ci wpoili, żebyś był? Czy lubisz siebie takim, jakim jesteś naprawdę? No to jeszcze musiałbym sprawdzić, czy ja wiem, jaki jestem naprawdę. To jest też do odkrycia. Ale czy to można zrobić samemu? Nie. W żadnym wypadku. Dlatego też to jest bardzo ważna konfrontacja. Czasami musi być to konfrontacja na poziomie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, ale czasami może być to konfrontacja po prostu z wybrankiem życia, który jest tak cudownym człowiekiem i tak realnie osadzonym w życiu, że on może nam zastąpić jak gdyby tą prawdę o nas, bo mówiąc o tym, jeśli uwierzymy, że mówi prawdę i tylko prawdę, to też jest to uzdrawiające. Dlatego też to nie jest tak, że zawsze musimy pójść do terapeuty i wszyscy teraz musimy chodzić do terapeuty. No tak, ale tak jak sobie myślę, chociażby z własnego doświadczenia, jeżeli nawet od wybranki życia słyszałbym cały czas same komplementy, to jednak dla mnie nie byłoby to przekonujące, bo ja bym w środku wiedział, że tak naprawdę jestem zupełnie inny. Więc to kłamstwo by ciągle działało. Tak, i wtedy to przeszkadza w ogóle wejście w relację z wybranką. Tak? I wtedy jak widzisz to, że nie wygląda na to, żeby ona nie mówiła prawdy, a ty jej nie wierzysz, to wtedy trzeba pójść dalej, czyli zajrzeć w siebie, no i być może z nią nie wystarczy już wtedy. I to jest ten właśnie powód, żeby pójść do terapeuty. Ale także taką rolę może spełnić ksiądz, taką rolę może spełnić przyjaciel, taką rolę mogą osoby znaczące w życiu spełnić. I to nie zawsze musi się kończyć jak gdyby tym terapeutyczną pomocą. Ale jeśli te wszystkie po kolei sposoby zawiodły i dochodzi do tego momentu, że kolejna relacja jest zerwana dlatego, że ja w to nie wierzę, to trzeba naprawdę skorzystać z pomocy specjalisty.